Dzisiaj z okazji 70. rocznicy urodzin pana doktora kłaniam się serdecznie i dziękuję za to, że dzisiaj tutaj jestem zdrowy, cały. Pozbyłem się wszystkich chorób. Ja urodziłem się tu na Ukrainie, koło Lwowa, ale już 50 lat służę w Polsce jako katolicki ksiądz. Przez 50 lat niosę ludziom pomoc duchową przede wszystkim. Ale przed 7 laty poznałem, że można nieść pomoc też względem ciała. A więc poczułem się odpowiedzialny teraz nie tylko za sprawy duchowe ludzi, bo mam potężny szpital na 1000 osób. Dla mnie wielki honor, że jestem optymalny. Ja dzięki temu, że jestem optymalny, zgubiłem 40 kg wagi. Dzisiaj ważę 80 kg, a już ważyłem 120. Wzrok odzyskałem, słuch odzyskałem. Jak kładłem się spać, to cały dom się trząsł, bo tak mocno chrapałem. Okazuje się, jak zacząłem się odżywiać optymalnie, chrapanie znikło. Pozbyłem się cukrzycy, nadciśnienia, cholesterol się unormował. Wszystko jest w porządku. Idę zawsze raz czy dwa razy w roku na badania specjalne. Lekarz ogląda i mówi, że wszystko jest w porządku. Teraz w lutym wybrałem się znowu do Ciechocinka. Spotkałem się z panem doktorem Janem i mówi, może mi jakieś prądy jeszcze optymalne czy coś innego dodać. Ale mówi, nie potrzeba. Bo nie można niczego w nadmiarze używać. Trzeba wszystko według pewnej normy, bo Pan Bóg ustalił dla naszego organizmu normę, program, jak mamy żyć i my go nie możemy samowolnie zmienić, bo to się na nas mści i wtedy zamiast zdrowie są choroby. I patrzę na tych ludzi już obłożnie chorych, leżących w szpitalu i chciałbym im podać rękę, ale jakże wielu, no im się w głowie nie mieści, czy to możliwe, żeby tylko jedzeniem można się było uzdrowić. A lekarstwa? Mówię, ja od 7 lat nie biorę żadnego lekarstwa, żadnej pastylki, żadnego zaszczyku. I cały czas żyję zdrowo. I mam siłę. Dlatego mogłem tutaj też przyjechać, dać świadectwo tutaj wobec pana doktora. Podziękować mu za jego osiągnięcia w tej dziedzinie najlepszego żywienia, optymalnego jedzenia, żebyśmy mogli w zdrowiu dalej wędrować przez ten świat. Witam pana, panie doktorze. 18 lat temu, kiedy do Polski zaczęły docierać różne nauki, zaczęłam się odżywiać wegetariańsko. Przez 9 lat byłam wegetarianką. No, byłam otyła, tu wątroba bolała, stawy, nerki, no i parę innych chorób. Ale dzięki Bogu 9 lat temu podsunięto mi książkę doktora Kwaśniewskiego. Uważnie ją przeczytałam, no, tym bardziej, że jestem akurat z tej profesji, czyli jestem żywieniowcem. Od tamtego okresu stosuję żywienie optymalne. Jestem zdrowa, sprawna. No, muszę również pochwalić się, że miesiąc temu obchodziłam jubileusz 60-lecia. W dalszym ciągu pracuję bardzo intensywnie. Drogi panie doktorze, szanowni państwo, cieszę się ogromnie, że dzięki optymalnym z Poznania udało mi się zrealizować swój pierwszy telewizyjny program o optymalnych z udziałem oczywiście doktora Jana Kwaśniewskiego, a było to 5 lat temu i od tego dnia jestem optymalna. Cieszę się też, że pan doktor zaproponował mi kilka lat temu, już jak byłam oczywiście optymalna, zrealizowanie filmu o optymalnych z udziałem między innymi prezydenta Lecha Wałęsy. Film nazywa się Zdrowe życie, tłuste życie.